Tylko po pierwsze, to jest w ogóle farsa, to co jest, się dzieje obecnie i tutaj nie chodzi już tylko o Tuska, to dotyczy tak samo wszelkich opcji politycznych. To są klany. To nie ma nic wspólnego z demokracją, bo demokracja, czyli co to znaczy pojęcie z kolei demokracja, demos, to jest lud, to są rządy ludu. Tu nie ma rządów ludu, tylko tu są rządy wodzów czy klanów, bossów partyjnych. O ludzie się pamięta w kampanii wyborczej, ja zapowiadam. W Polsce się... demokracja trwa 24 godziny, raz na 4 lata, w dniu wyborów i kończy się w momencie wrzucenia głosu do urny, a potem zaczyna się zamordyzm. Po prostu. Podjęliście się niełatwego zadania, dlatego że wiele osób nie wie, co to jest system wyborczy, co to jest ordynacja wyborcza, idzie, głosuje, ma kartki, zaznacza, tak? PiS mówi ta lista, PO mówi ta lista. Zanim przekonacie do jednomandatowych okręgów wyborczych, musicie chyba wytłumaczyć, o co chodzi. Dlatego powstał ruch Zmieleni, który nie jest żadnym ruchem sformalizowanym. Widzisz, żeby, powracając do tego pierwszego pytania, o tej czy drugiego, o dotyczącym ewentualnie jakiegoś brania przeze mnie pod uwagę wejścia w politykę. Gdybym chciał wejść z ruchem Zmielonych w politykę, no to musiałbym zrobić struktury, musiałbym zhierarchizować ten ruch, musiałbym zrobić kasę, skarbnika i tak dalej. Nie ma czegoś takiego. I nigdy w życiu Nawet kiedy miałem sugestie ze strony współczłonków takich, to jest tak pewna grupa asocjacji jakiejś wzajemnego poglądu, propozycje zrobienia z tego partii, która ma objąć władzę i wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze, natychmiast tych ludzi odsuwałem od siebie. Powiedziałem, dałem warunek, albo pozostajemy pewną ideą, duchem jakimś takim zrzeszeniem, jakby to też już zrzeszenie się jest bardzo sformalizowane, ale taką grupą ludzi dobrej woli, niosących dobrą nowinę, edukującą obywateli, albo proszę sobie zapisać się do jakiejś partii, czy tworzyć swoją partię i tam swoje ambicje realizować. Ja nie realizuję żadnych swoich ambicji, bo ja swoje ambicje zrealizowałem na scenie. W Polsce osiągnąłem wszystko, co można było osiągnąć, a aspiracje na to, by zostać Michaelem Jacksonem następcą, no to ja nie mam, bo wiem, ile ważę, ile potrafię. Zrobiłem to, na ile potrafię i co mogę, to już zrobiłem. To jest działalność proobywatelska, działalność mająca na celu doprowadzenie do zmiany systemu politycznego Polski na system sprawiedliwy. Nie mówię z prawem i sprawiedliwością, tylko mówię sprawiedliwy. Ja bym te JOWY nazwał inaczej. Sprawiedliwe okręgi wyborcze. Dobra, to wytłumacz, jeżeli tu jesteś, wykorzystamy cię. Co to znaczy jednomandatowy okręg wyborczy? Kandyduję ja, ty i Andrzej Operator. Dobra, więc teraz, no to zacznijmy od tego, że jeżeli teraz chcielibyśmy kandydować, to Andrzej, ty i ja musielibyśmy występować z ramienia jakiejś partii, musielibyśmy być wspierani przez jakąś partię. Bo nasza konstytucja z 97 roku wprowadza progi, tak. Posłuchaj, bo to jest taka, ona jest wewnętrznie sprzeczna, czyli ona jest jeszcze inaczej, strasznie fałszywa, wredna i zła. Bo ona z jednej strony mówi tak, każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej ma prawo do wolności przekonań, wolności wyznania, wolności przekonań politycznych, wolności sumienia, słowa i tak dalej. Okej. Więc załóżmy, a z drugiej strony mówi oprócz tego i każdy obywatel, który ukończył 21 rok życia, może wystawić swoją kandydaturę do parlamentu. Ale dalej już potem mówi, że owszem, każdy może mieć swoje poglądy i wystawić swoją kandydaturę, ale pod warunkiem, że wpisze go na swoją listę jedna z partii. Więc teraz, jeżeli na przykład Andrzej, o którym mówimy, bo tutaj na niego tutaj się Andrzejem, jeżeli pozwolisz, macha do nas Andrzej, się posłużymy. Jeżeli Andrzej wystawiłby swoją kandydaturę, a Andrzej jest chłopakiem takim, który mówi tak, podoba mi się w PiSie polityka historyczna, w Platformie podoba mi się podejście do liberalizmu, w Annie Grodzkiej podoba mi się jej odwaga, w SLD podoba mi się coś tam, u PSL-u podoba mi się to, że dbają o rolnika, ale generalnie nie ma takiej partii, która by mi całkowicie odpowiadała. Ja widzę swoją drogę, ja nie chcę mieć nad sobą wodza, ja chcę realizować postulaty czy prośby moich wyborców. Chcę zadbać o to, żeby w moim mieście powstała obwodnica, żeby ten stadion jeszcze bardziej rozbudować, żeby zrobić coś i tak dalej, i tak dalej.
Więc sumienie, a jednocześnie jest człowiekiem ambitnym i dumnym, w sensie pozytywnym, sumienie nie pozwala mu pójść na to, by pójść do jakiegoś wodza i powiedzieć: tak, panie, składam ci przyrzeczenie, że jak rozkażesz, tak będę naciskał guziki w chwili głosowania. To on nie ma biernego prawa wyborczego, bo go żadna partia, nie, jeżeli nie wystawi na swoją listę, jeżeli nie dasz przyrzeczenia, nie musisz być członkiem partii, ale musisz obiecać niejako wodzowi partii: będę zachowywał dyscyplinę partyjną. Zauważ, jak często pojawia się to słowo dyscyplina partyjna. Co to jest? To znaczy to, że z automatu wszyscy posłowie przyciskają ten guzik, który każe wódz. Zauważ, jakim strasznym skandalem było, że Gowin nacisnął inaczej. Co się stało? W normalnym państwie cywilizowanym, takim jak Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone, Japonia, Australia, Kanada, tam wszędzie funkcjonują jednomandatowe okręgi wyborcze, nie ma czego takiego pojęcia jak strasznie obligująca dyscyplina partyjna. Poseł głosuje zgodnie ze swoim sumieniem, a to sumienie jest tym, co nakazali mu wyborcy, bo jeżeli on naciśnie guzik nie tak, jak chcą wyborcy, to go w następnych wyborach nie wybiorą. Poczekaj, bo to jest bardzo ważne. Wyborcy już go w następnych wyborach nie wybiorą. Natomiast u nas w tej chwili, jeżeli nie naciśnie guzika tak, jak chce wódz, to wódz go nie wpisze na listę. Stąd się biorą często w Polsce, ludzie mówią: a on zmienia poglądy. On nie zmienia poglądów, tylko często ci posłowie, którzy przechodzą z jednej partii do drugiej, to paradoksalnie najuczciwsi ludzie, bo chcieli działać w interesie swojego wyborcy, a wódz im na to nie pozwalał, więc naciskali inaczej guzik, więc przechodzili do drugiej. To nie jest tak, że ci posłowie, którzy są obecnie w Sejmie, są wszyscy z natury źli. Nieprawda, jest mnóstwo porządnych ludzi, czy w Europarlamencie na przykład, nie wiem, Paweł Kowal, czy na przykład Marek Jurek, do którego tam akurat w pewnych kwestiach jest, wydaje mi się, nazbyt ortodoksyjny, ale jest uczciwy o tyle, że cały czas ma swój pogląd, upadła mu partia, a mimo wszystko cały czas trwa przy tym swoim postulacie, przy swojej idei aborcji, zakazu aborcji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niektóre według mnie są zbyt takie ortodoksyjne. Chodzi o to, że nie zmienia zdania. Ale jest. I teraz zauważcie jedną rzecz. Jeżeli nadal będzie tak stanowczy w dotrzymywaniu swoich postanowień, to będzie musiał, chcąc uczestniczyć w życiu politycznym jako poseł, w pewnym sensie zaprzedać swoje idee, bo będzie musiał występować, być wsparty przez jakąś partię, na przykład przez PiS, do którego jest mu najbliżej. Ale PiS nie mówi jednoznacznie o tym, że jest przeciwnikiem aborcji, w związku z czym on pośrednio sprzedaje też swoją ideę. To jest chory system. To jest chory system, w którym decyduje tak naprawdę o losie państwa 5 szefów partii. A w związku z tym daje jeszcze, no to się troszkę ironizuje, ale z drugiej strony mówię trochę ciut poważnie. Na jaką cholerę mi 460 posłów w sytuacji takiej, kiedy oni i tak naciskają guziki tak, jak każe im 5? Dlaczego ja mam 460 tych posłów utrzymywać? To niech się w 5 niech sobie usiądą przy tym stoliku i niech sobie głosują. 3-2, 4-1, albo 5 za, albo każdy inaczej. Znaczy nie może być każdy inaczej, to już przegiąłem, pojechałem. To jest bardzo zły system. Mało tego, ten system również jest taki, zauważcie, że nie ma w Polsce czegoś takiego jak odpowiedzialność w sensie stricte. Jest odpowiedzialność tak zwana polityczna, czyli żadna. Żadna, to nie jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność to jest wtedy, kiedy jeżeli ukradniesz, to ci zabiorą to, co ukradłeś i wsadzą cię do więzienia. To jest odpowiedzialność, prawda? A to może być ewentualnie zawieszone. Natomiast tak? U jakieś zawieszenie, Bóg wie co, mało tego. Ale nie może być odpowiedzialności, ponieważ Trybunał Stanu jest wybierany przez posłów. Więc jeżeli na przykład posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy mają w tej chwili większość, decydują o większości składu Trybunału Stanu, no to jak może Trybunał Stanu sądzić tych, którzy ich wybierali? No to jest w ogóle bzdura. Jeszcze jedna sprawa. Oprócz tego postulatu zmiany ordynacji wyborczej, chcemy również, czy jakby w takim podtekście, czy równolegle idzie również postulat wybieralności sędziów. Sędziowie powinni być wybieralni. Bo inaczej, mówię, to cały ten system, łącznie z zasadą nominacji sędziów, doprowadza do patologii, do potwornych patologii. Zmieleni.pl, bo Platforma Obywatelska zbierała podpisy. Platforma Obywatelska była ogromnym zwolennikiem na początku, do momentu, aż dostali władzę. Wtedy zmielono podpisy
okazuje się. Lista z podpisami została zbierana. Platforma zaczęła zbierać podpisy, ponieważ chciała odsunąć od władzy PiS-owców. Wiem, ponieważ od samego początku partycypowałem w tym procesie i od samego początku spotykałem się z czołowymi politykami Platformy Obywatelskiej. Byłem świadkiem drogi Platformy do zwycięstwa. Jak odsunąć od władzy PiS? Należy wprowadzić jednomandatowe okręgi i wtedy jakoś przynajmniej część naszych skończy się władza PiS i część naszych w jakiś sposób się dostanie. Ale kiedy już PiS sam niejako zaprzepaścił szansę, rozbił się układ samoobrona LPR PiS, doszło do przyspieszonych wyborów i Platforma objęła większość w Sejmie, zapomniano zupełnie o tym postulacie. Tak. Mało tego, zmielone te podpisy. Potem wielokrotnie, kiedy pytałem tych moich kolegów, bardzo wysokich, czołowych funkcjonariuszy administracji państwowej, pytałem, to wprowadzicie czy nie wprowadzicie? Paweł, my nie możemy, my byśmy chcieli, ale opozycja nam przeszkadza. Musiałem dać im wiarę, ponieważ rzeczywiście ani PiS, ani pozostałe partie nie wysuwały, wszystkie te partie były wrogami jednomandatowych. Ale kiedy doszło do Smoleńska, kiedy doszło do przyspieszonych wyborów prezydenckich i prezydentem został pan Bronisław Komorowski, który był przecież jest prominentną postacią Platformy, bardzo bliski, związany ze ścisłym kierownictwem. Następnie doszło do wyborów senackich już opartych na JOW-ach, bo w Senacie ma... I tam Platforma mimo wszystko zdobyła większość, no bo ludzie i tak kierowali się kluczem partyjnym, tak. Nie mając pojęcia, co to są JOW-y. To w tym momencie zaistniała szansa ku temu, by zrealizować postulat Platformy, bo prezydent może wystąpić z wnioskiem do Senatu o rozpisanie referendum w sprawie zmiany ordynacji wyborczej i Senat większością kwalifikowaną głosów klepie ten postulat i robi się referendum. Nie zrobiono ani jednego kroku. Zobaczyłem wtedy, że Platforma mnie szczególnie oszukała od początku do końca. Czy zmieleni.pl I wtedy powstali zmieleni.pl. Czy zmieleni.pl doprowadzą do zmiany ordynacji wyborczej? I sami zmieleni.pl to sobie mogą zebrać nawet i 2 miliony podpisów. No właśnie. Chodzi o to, by była taka siła, która te podpisy zaniesie i która wręcz w sposób pokojowy wymusi na tej kaście, na tym systemie naczyń połączonych, PiS, Platforma, Palikot. O, Palikot też chciał przecież jednomandatówek. Natychmiast zapomniał. No to jak tylko wszedł do Sejmu, zapomniał. Bo po co? Tamten system daje mu możliwość jumania, robienia z tego narodu chłopów pańszczyźnianych. Totalnej, absolutnej wręcz władzy. I teraz sami zmieleni niczego nie zrobią, bo mamy przecież blisko 5 milionów podpisów zostało, 5 milionów podpisów pod inicjatywami obywatelskimi w ogóle nie było nawet rozpatrywane przez Sejm. Oni się czują jak mędrcy, jak uzurpują sobie prawo do absolutnie wszystkiego. Wiadomo, muszę to skończyć, wiadomo, że 100 tysięcy obywateli może złożyć projekt ustawy. W sumie takich projektów było złożonych tyle, że 5 milionów podpisów zostało zlekceważonych przez Sejm. Więc jeżeli ja nawet zbiorę te 500 tysięcy ze zmielonymi i ruchem JOW, zbiorę te 500 tysięcy podpisów, to jeżeli ja to pójdę wspólnie z kolegą ze stowarzyszenia JOW we Wrocławiu, Patrykiem Halaszkiewiczem, jeszcze wezmę kilku chłopaków, zaniosę, to oni powiedzą bardzo dziękuję, położą i gdzieś im zginie, spalą, zniszczą, upadnie. W każdym razie nie będą do tego podchodzić. Więc musi to zrobić, trzeba to zrobić tak, by zaniosła to taka siła, która jest władna doprowadzić do tego. Tylko i wyłącznie Solidarność. Tym bardziej, że w tej chwili ludzie bardzo często mylnie oceniają Solidarność, postrzegając ją jako bojówkę PiS-u. Owszem, za czasów Śniadka była to bojówka PiS-u. To był straszny błąd. To, co zrobił Śniadek z Solidarnością, było masakrą, bo Śniadek upolitycznił związek. Związek zawodowy nie ma prawa wchodzić... Zaczął Krzaklewski tak naprawdę, tak? Masz rację, dokładnie tak. Masz rację, zaczął Krzaklewski, a Śniadek to już dokończył dzieła. To się zgadzam, masz rację, zapomniałem o Krzaklewskim, to prawda. Upolitycznił strasznie związek zawodowy. Natomiast związek zawodowy ma występować w roli Trybuna Ludowego, kiedy widzi nieporządek, kiedy widzi, że z państwem dzieje się źle, że naród, pracownicy są krzywdzeni, wtedy powinien podchodzić, wtedy powinien bardzo mocno protestować, czy jeszcze inaczej, nie protestować. Protestować to my sobie możemy tutaj w studio, albo gdzie na ulicy, czy z Solidarnością, czy mieć taką siłę, by doprowadzić do tego, by zrealizowano postulaty ludu, narodu.
Przewodniczący Duda wspólnie z Dominikiem Kolorzem, szefem Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, regionu Śląsko-Dąbrowskiego, bardzo ważną postacią Solidarności. To jest kapitalny tandem, Duda jest najbardziej znaną osobą, natomiast działają w tandemie z Dominikiem Kolorzem. To jest szansa dla Polski, jedna niepowtarzalna szansa. To są prawi, wspaniali ludzie, miłujący ojczyznę i klasę pracowniczą. Generalnie. Ja życzę, żeby Wam się wspólnie z Solidarnością udało, bo ja też jestem musi za. Musi się udać, dlatego że Solidarność powinna zostać podobnie, nawiązałaś do AWS-u. Jak podobnie jak w 1989 roku musi być obudowana w ten czynnik społeczny, bo przecież dla kogo ona to robi? Dla obywateli. Dlatego 16 marca robimy w Gdańsku, w hali Stoczni Gdańskiej, spotkanie stowarzyszeń, które dostrzegają patologię systemu III RP i które łączy postulat zmiany ordynacji wyborczej na jednomandatową i postulat wybieralności sędziów i postulat większej roli referendum w życiu publicznym, czyli żeby obywatel już na parterze mógł, tak jak na nie wiem, w wiejskich zebraniach, decydować o losie, o swoim własnym losie i swoich dzieci, a nie ceduje wszystko na polityków, którzy są tak marni jak ich wodzowie. 16 marca takie spotkanie się odbędzie i już bardzo dużo stowarzyszeń, takich jak na przykład Stowarzyszenie JOW z Wrocławia, czy Ruch z Mieleni, czy w tej chwili prowadzę rozmowy ze stowarzyszeniem, z Ruchem Obywatele Decydują, poszkodowani przez sądy i prokuraturę, niepokonani, stop korupcji i tak dalej, tak na przeróżne. Wszyscy 16 marca w Gdańsku. Jest nas miliony. Musimy kończyć. Miliony. Już musimy kończyć, właśnie ja też muszę kończyć i mam nadzieję, że ten koniec nastąpi już we wrześniu. Wspólnie z Solidarnością, ze stowarzyszeniem.